Jarama 2022, Drewnek po raz kolejny zawitał do Poznania. To jest chyba wartościowe przedsięwzięcie, wartościowa impreza, w której fajnie uczestniczyć. Jakby to powiedzieć, no zdecydowaliśmy wspólnie z całą moją ekipą, której trochę tutaj widać, że jest chyba jedna z bardziej liczniejszych. Stoisko wyszło niesamowite. Sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem, to mówię, kurczę, trochę poszaleli, ale jest w pełni ekologiczne. Jak to widać, wszystko drewno, z powodem drewno. Ogólnie targi udane. W jednym miejscu bardzo dużo osób się udało spotkać. Tyle spotkań, dwa dni, nie uda się zrobić w żadnym innym miejscu, jak tylko w Poznaniu na terenie. No właśnie, jest mnóstwo pracy, żeby to wszystko przygotować, ale warto tutaj przyjeżdżać, bo można pokazać się z jak najlepszej strony, prawda? Dokładnie, udało się tu ludzi poznać, mają fajny kontakt z naszymi państwowymi, sąsiadami, z Izbą Polską Przemysłu Drzewnego, z innymi firmami, więc ja ogólnie na duży plus targi i na pewno co roku tutaj będziemy witać. Zdecydowanie już taka decyzja, że za rok szykujemy się, tylko chcemy jeszcze bardziej widowiskowe stoisko zrobić, piętrowe już teraz.